dzień dobry, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Tak, wiem, trochę mnie nie było, zgadza się. Nie, to nie był żaden ban, to nie było żadne wyłączenie, po prostu sprawy techniczne, jak i również troszeczkę podróży. W czasie tych podróży spotkałem kilka ciekawych osób, to na pewno przełoży się na niebawem na nasze audycje, jak również transmisje live. To będzie w niedalekiej przyszłości. Moi drodzy, na sam początek od razu zapowiadam jutrzejszy live. Live z udziałem Piotra Sterkowskiego. Piotr Sterkowski będzie nam opowiadał, jak to złożył doniesienie do sądu w sprawie Konfederacji, bo wychodzi na to, że Konfederacja od ponad 2 tygodni działa w sposób nielegalny. Dowiemy się o tym z jutrzejszego live'a, co, po co i dlaczego. I przede wszystkim, kto stoi za tym, żeby wyglądało to tak, jak wyglądało. Czy może jest to plan łączenia Konfederacji w struktury PiSu, a może co innego. To już z jutrzejszego live'a o godzinie 20, jak zwykle. To tyle ze spraw organizacyjnych, a teraz przechodzimy do odcinka. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to temat zaatakowania obwodu kurskiego przez Ukrainę. O co chodzi? No, Ukraińcy zaatakowali obwód kurski z błogosławieństwem Stanów Zjednoczonych. Amerykanie wyrazili zgodę na ofensywę na obwód kurski. Stany Zjednoczone są w kontakcie z Ukrainą w sprawie operacji wojskowych w obwodzie kurskim i uważają, że atak Kijowa za swoją suwerenną decyzję. To oznajmił Departament Stanu. W tej chwili pokażę wam film. The decisions about how Ukraine conducts its military operations are decisions that Ukraine makes. Nothing has changed about our policy with respect to strikes across the border. Tak, ten pan powiedział na filmie, działania Ukrainy w obwodzie kurskim nie naruszają amerykańskich ograniczeń w użyciu amerykańskiej broni dostarczanej Kijowowi. Czyli co? Wojna obronna w tej chwili przeistoczyła się w wojnę napastniczą ze strony Ukrainy, tak? Cały czas płaczą, że się bronią, że nie mają tutaj sprzętu i tak dalej, a tu nagle wojna napastnicza. Dlaczego? No bardzo proste, moi drodzy. Amerykanie podsycają, ponieważ Ukraińcy nie chcą walczyć i Zełenski coraz głośniej zaczyna mówić o negocjacjach pokojowych. Moi drodzy, Stany Zjednoczone dały błogosławieństwo Ukraińcom na rozpętanie następnego ogniska walk po to tylko, żeby podsycać biznes. Tak to wygląda. W tej chwili na waszych ekranach widzicie panią Ninę, 24-letnią dziewczynę, tak naprawdę, która nie żyje. Ja wam krótko streszczę, o co chodzi. Nina, jej matka oraz syn jechali jednym z samochodem, a jej mąż jechał drugim. Wszystko wydarzyło się w pobliżu autostrady w obwodzie sudżańskim, kiedy oficer sił zbrojnych wyskoczył z krzaków i z bliska zastrzelił tą panią, która była w drugim miesiącu ciąży z drugim dzieckiem. Ranny został także chłopiec siedzący w aucie, który obecnie przebywa w szpitalu. No to jak to jest, moi drodzy? To oni walczą z rosyjskimi najeźdźcami, tak? Szanowni Państwo, ja od początku zawsze mówiłem i to są wszystko moje subiektywne opinie. Ja szacunku dla Ukrainy i żalu nie mam żadnego. To, że Ameryka, moi drodzy, podsyca cały czas tą wojnę, która się tam kręci na tej Ukrainie, to jest jedna sprawa. I tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, Zełenski przebąkuje o negocjacjach pokojowych coraz głośniej. Ludzie nie chcą walczyć. W tej chwili na waszych ekranach... Nie, to nie są więźniowie. W obwodzie odeskim zatrzymano jedną z największych grup osób uchylających się od poboru. Ukraińscy strażnicy graniczni zatrzymali ciężarówkę jadącą do Naddniestrza, a na pace tej ciężarówki, czyli tak jak tu widzicie na przyczepie, było 42 mężczyzn w wieku poborowym. Chcieli oni się dostać do Unii Europejskiej. I teraz ja mam takie pytanie. To gdzie są ci ochotnicy do tego Legionu Ukraińskiego? Może mi pan powie, panie Sikorski, uśmiechnięty Radku, bo ja tutaj nie widzę ochotników na Ukrainie. To tak w kwestii formalnej oczywiście. I temat wraca jak bumerang, moi drodzy, bo chciałem wam tutaj powiedzieć, jak to nam opowiadają, że w Charkowie nie ma prądu, że jest w ogóle straszna sytuacja. W tej chwili na waszym ekranie to jest ogłoszenie między 7 a 15 września
odbędzie się w Charkowie gej parada. No cóż, co ja wam mogę powiedzieć więcej? To już się samo komentuje po prostu. Moi drodzy, w tej chwili na waszych ekranach to jest nagłówek z Financial Times. I ja wam to krótko zreferuję, żebyście już nie musieli czytać, że się tak wyrażę. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2024 roku armia rosyjska wyzwoliła więcej terytorium niż Ukraina zdobyła podczas kontrofensywy w 2023, ponieważ Rosja wyzwoliła 592 km2, a Ukraina zdobyła 321 km2. I teraz kilka cytatów z ukraińskich urzędników. Nasze środki obrony pękają. I generalnie Ukraińcy twierdzą, że jest to taktyczny sukces, ale Rosja zamierza kontynuować ofensywę. Ukraińscy urzędnicy są przekonani, że głównym celem Putina na polu bitwy w tym roku jest przejęcie jak największej ilości ziemi. Niektórzy jednak są optymistami, a postępy Rosji spowolnią się, gdy zbliża się ona do większych miast, gdzie ukraińska obrona jest silniejsza. No jakoś tego nie widać. Analitycy twierdzą, że w ciągu ostatniego miesiąca Rosjanom udało się zdobyć kilka kluczowych pozycji i cech terenu, podczas gdy sytuacja Ukraińców w tym obszarze stale się pogarsza. Głównym powodem jest rzekomy niedobór kadrowy ukraińskich sił zbrojnych, ale Rosji udało się też wykorzystać nieporozumienie ze strony Ukraińców i nieodolną rotację wojsk, zwłaszcza w rejonach Pokrowska i Torecka. W tym miejscu Financial Times przechodzi do stwierdzenia, że wśród społeczeństwa ukraińskiego rośnie poparcie dla idei zakończenia wojny przez negocjacje. I tu, szanowni państwo, by się pokrywało to wszystko, dlaczego Ukraińcy są tak podpuszczani i tak wspomagani przez Amerykę. Ameryce ta wojna po prostu służy finansowo. Moi drodzy, a teraz wam tu zaprezentuję krótki film, który pewne rzeczy wam wyjaśni. Moi drodzy, ale po co ja wam ten film pokazuję? Otóż chciałem wam powiedzieć, dlaczego jest takie porównanie. Jest takie powiedzenie, że na każdego jednego sokoła przypada jedna strzała. Nieprzypadkowo w tej sytuacji. Już mówię, o co chodzi. Kilka dni temu rosyjski Su-35S, czyli tak zwany Suchoj, zestrzelił ukraińskiego MiG-29 na rekordowej odległości 213 km. Otóż F-16, jeżeli chodzi o nomenklaturę NATO, to są tak zwane hołki, czyli sokoły. Natomiast rakieta, która tego dokonała, to jest w nomenklaturze NATO, nazywa się Arrow, czyli strzała. No, jak najbardziej adekwatne powiedzenie. Ale chwilę o tym pocisku, bo to jest istotne. Pocisk dalekiego zasięgu R-37M w tej wersji RWBD stał się głównym argumentem przeciwko ukraińskim F-16 i nikt nie chce F-16 teraz wysyłać na Ukrainę, bo zdają sobie sprawę, że one nawet do celu nie dolecą. Te pociski rakietowe posiadają najwyższe parametry. Jest to broń o największym zasięgu rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych i może razić cele na odległość do 300 km, chociaż zasięg jest 400 km, natomiast skuteczne rażenie celu to jest 300 km. Prędkość tego pocisku to jest 6 machów, moi drodzy. No, jest to niesamowita prędkość. Nie ma sobie równych tak naprawdę. Rosyjski pocisk dalekiego zasięgu, ten właśnie R-37M, wykazał się podczas nalotu bardzo dużą skutecznością. Prawdopodobieństwo trafienia w cel było bliskie 1 metra. To jest po prostu, jeżeli chodzi o taki pocisk, to jest praktycznie nic. W trakcie ich użytkowania
Zestrzelono MiG-29, Su-27, jak również samoloty szturmowe Su-25 oraz bombowce frontowe Su-24M. Wszystko to było na wyposażeniu Sił Powietrznych Ukrainy. No praktycznie sprzętu nie mają i teraz jest taka sytuacja. Te rakiety mogą być wystrzeliwane z terytorium Rosji i razić cele na terytorium Ukrainy bez wlatywania w przestrzeń powietrzną Ukrainy. Dlatego F-16 po prostu tu jest taka akcja, że jest lekkie zażenowanie, tak się wyrażę, żeby wysłać te sprzęty, bo one tak czy inaczej i padną w tej walce, gdyż nawet nie posiadają systemów do obrony przed tymi rakietami. Ale dają się manipulować Amerykanom. A do Amerykanów jeszcze dzisiaj wrócimy, bo jest o czym mówić. Moi drodzy, na waszych ekranach w tej chwili speaker Izby Reprezentantów, czyli tak zwany amerykański feldmarszałek Kotłownia, Mike Johnson, właśnie potwierdził, że jeśli Iran zaatakuje Izrael, Stany Zjednoczone wypowiedzą Iranowi wojnę. No co mam wam powiedzieć? Amerykanie na wszelkie możliwe sposoby chcą podpalić świat. Tylko to jest, powiem szczerze, nie przypadek. Zacytuję wam coś z CNN. Izrael jest daleki od pokonania Hamasu, pomimo wypowiedzi Netanyahu. Tak, moi drodzy. Jak wynika z publikacji, wiele jednostek, które zostały pobite przez wojsko izraelskie, udało się odzyskać dzięki werbowaniu nowych bojowników, a niektóre formacje przeprowadzają ataki partyzanckie na wroga. CNN w materiale stwierdził, że ludność Strefy Gazy wspiera Hamas, gdyż państwo żydowskie nie ma nic do zaoferowania w zakresie powojennej struktury. Ale to jest jeszcze nie wszystko, moi drodzy, co do tutaj tematu izraelskiego. O co chodzi? Otóż w tej chwili na waszych ekranach ambasador Izraela, który oświadczył, że ukraińskie ultimatum podkopały poparcie wśród Izraelczyków. Ten pan nazywa się Michael Brodsky. Wyraził opinię, że Ukraina popełniła błędy w stosunku z Izraelem, używając języka ultimatum. Takie podejście, stwierdził, jest nie tylko nieskuteczne, ale także zmniejsza poziom poparcia dla Ukrainy wśród Izraelczyków. Brodsky przyznał, że od wybuchu wojny stosunki między obydwoma krajami stały się napięte, ale napięcie już opadło, gdy oba kraje skupiły się na swoich konfliktach. Według ambasadora w 2022 roku Izraelczycy aktywnie wspierali Ukrainę, jednak późniejsze działania i retoryka Ukrainy zmusiły wielu do ponownego rozważenia swojego stanowiska. Brodsky podkreślił, że nie oznacza to końca wsparcia, ale jego aktywność znacznie spadła. Zauważył, że Izrael zapewnił pomoc humanitarną, która czasami była postrzegana jako niewystarczająca lub niepotrzebna i wezwał do wdzięczności za wszelką pomoc. Moi drodzy, widzicie, Żydzi potrafią się upomnieć o swoje. Ponadto według przedstawiciela dyplomatycznego Izraela nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie przekazania Ukrainie systemów obrony powietrznej Patriot. Powodem tego jest zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, a sam Izrael potrzebuje teraz systemów do obrony powietrznej. No cóż, bądźmy, powiem szczerze, głupio to brzmi w moich ustach, ale bądźmy jak Żydzi, dbajmy o swoje. Moi drodzy, tutaj teraz wracamy do Europy, do tej takiej środkowej Europy. Słyszeliście oczywiście o zamieszkach Wielkiej Brytanii. No ja mieszkam w takim regionie, gdzie tych zamieszek nie ma. Tu jest konserwatywne społeczeństwo, nie pozwala sobie na pewnego rodzaju ekscesy. Nie przerabiają kościołów na dyskoteki. W Anglii troszeczkę inaczej to wygląda. Wygląda to jak wygląda, więc mają to co mają. Ale chciałem wam coś przeczytać. No tu akurat na temat Niemiec. Niektórzy po prostu będą w szoku. To jest taki krótki artykuł. 17-letni mieszkaniec Syrii, Khalil H., w ciągu ostatnich 2,5 roku spędzonych w Niemczech popełnił 34 przestępstwa. Po brutalnym ataku nożem w Stuttgarcie syryjski uchodźca został ostatecznie aresztowany. Członkowie rodziny nastolatka mają na swoim koncie co najmniej 110 przestępstw popełnionych w Niemczech. Dwaj bracia Khalila przebywają obecnie w więzieniu, a jego ojciec i 9 z 10 rodzeństwa figurują w kartotekach policyjnych. Według policji
Jedynie matka i jedna siostra nie popełniły jeszcze żadnego przestępstwa. Ojciec rodziny popełnił w Niemczech 12 przestępstw, z czego 7 dotyczy przemocy. Jego córka Mutia popełniła 4 przestępstwa, jej młodsza siostra Fakria, mimo że ma 18 lat, ma na swoim koncie 14 przestępstw, do lutego bieżącego roku przebywała w więzieniu. Jej bracia Khalid 8 przestępstw i Edo 7 przestępstw odsiadują obecnie wyroki więzienia. Ich 14-letni brat Mustafa przebywa w specjalnym ośrodku dla nieletnich. Uznano go za winnego popełnienia 21 przestępstw. Nawet 12-letni Ali z tej samej rodziny jest oskarżony na podstawie 3 artykułów kodeksu karnego. Podczas protestu jeden z synów Abd al-Mudiego powiedział śledczym, że jego rodzina nie będzie przestrzegała prawa przyjętego w Niemczech. Ale za to płacą Niemcy, którzy muszą pracować od rana do wieczora. Super, wspaniały, świetny model społeczeństwo. Stado to lubi. A jeśli nie? A kto o to pyta? Moi drodzy, czy chcemy mieć to samo w Polsce? Bo już pierwsze kroki zaczynają się tworzyć tego typu sytuacji. Już do tej pory mieszkańcy Wideł i Siekier byli traktowani jak święte krowy. Gwałty, rozboje, a prokurator... No, zresztą też pochodzenia z Wideł i Siekier przymykał oczy. Ale wiecie co? Nie możemy na to pozwalać. Przecież to jest nasz kraj, prawda? No chyba, że już nie. Tak, moi drodzy, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Musiałem się wdrożyć w nowe, jak to się mówi, w nowe sprzęty i tak dalej, pewne rzeczy podogrywać. No pewnie jutro wspomnę o tym na live, co i jak. Komu się podobało, standardowo poproszę o tego lajka. Pamiętajcie o subskrypcjach, bo do 5000 już jest niedaleko. A jak będzie 5000, to zrobimy sobie super fajnego live'a. A wiem, że wielu was też ogląda bez subskrybowania. No i pamiętajcie o dzwoneczku, bo jak będzie dzwoneczek, będzie wiadomo, że coś wypuściłem. To takie przypomnienie będzie dla was. Przypominam również o jutrzejszym live'ie z udziałem Piotra Sterkowskiego. Odpowiemy sobie na pytanie nie czy Konfederacja dołączy do PiSu, ale kiedy Konfederacja dołączy do PiSu i dlaczego to może być w przyszłym miesiącu. Komu się podobało jeszcze raz, niech tam doceni tą moją robotę. Wiem, pamiętam, nie może odcinek się obyć bez suchara. Moi drodzy, a to suchar zagadka. W samochodzie siedzi Ukrainiec, Białorusin i Arab. Kto prowadzi samochód? Straż Graniczna. Tak, moi drodzy, na dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, dobrego dnia, hej!